Dzień dobry, witam. Znad śniadania, właśnie zrobiłam śniadanie w końcu, bo już jest bardzo późno. Ale musiałam odespać, poleżeć, wiecie, odpocząć, także zrobiłam sobie w końcu śniadanie, bo coś muszę zjeść. Proszę, dzisiaj Acapulco. I zaczynamy ten dzień. No, i wam wszystko opowiem. Późno wróciłam, bardzo późno, w ogóle bardzo późno poszłam spać. Ale był wczoraj cudowny wieczór. Także, no, akurat na dzisiaj nic nie zaplanowałam, znaczy takie domowe rzeczy, więc na spokojnie mogę sobie, wiecie, leżeć, odpoczywać, nie ma ciśnienia, także kiedy się zabiorę za rzeczy, to się zabiorę, a tymczasem idę na śniadanie, także smacznego. I widzimy się za chwilę, bo jestem bardzo nieogarnięta, o 11 ciągle w piżamie, także zaraz się ogarnę i do was przyjdę. Te włosy tak dziwnie, ale nie ma co się dziwić trochę. O 4 w nocy je myłam. Dopiero poszłam spać, także no mogłam nie dopilnować wszystkiego jak to tam. Ale jest jak jest. I słuchajcie, zabieram się zaraz za robotę i właśnie zanim to pomyślałam, że pokażę wam, co tam sobie kupiłam właśnie w IKEA. Jak byłam ostatnio, bo z tym to jest związane. A od rana tutaj już przegadałam z koleżanką w końcu, z którą dawno nie gadałam. Także omówiłyśmy ostatnie miesiące i sprawy. Chociaż nie wiem, na co mam ochotę, wiecie, jestem taka trochę niedospana, trochę tak. Ale no właśnie, zaplanowałam sobie dzisiaj bardzo domowy dzień, także nie mam, wiecie, jakichś tam wielkich obowiązków. Kiedy zrobię, to zrobię. A zaplanowałam sobie na dzisiaj skręcanie regału, który zaraz wam pokażę, bo tutaj go nie mam. W każdym razie to będzie taki główny punkt dzisiaj, dlatego że no, bardzo bym chciała tutaj też zrobić porządki. Zaraz wam pokażę też, jaki mam plan na to i dlaczego ja to chciałam, więc mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie. A tymczasem, słuchajcie, udało się mojej mamusi załatwić i zrobić. O! A, bo to. Słuchajcie, zmniejszyć te poszewki na poduszki. Jak pojechałam właśnie do Łodzi, jest tam sprawdzona pani krawcowa i ona właśnie zawsze mi tam zmniejsza, coś tam dopasowuje i udało się właśnie od razu załatwić też i zmniejszyć poduszki, więc już mam gotowe komplety, mogę tutaj ubierać już i mam właśnie te i dwie takie. Przepiękne są te komplety, także nie mogę się też doczekać, kiedy sobie zmienię pościel na nie. Pięknie to wygląda i mam tutaj. No dobra, w sumie to bardzo małe zakupy są. Kupiłam doniczkę. Nie ma, słuchajcie, już w IKEA tych doniczek, które kupowałam zawsze. Takie białe, ale różnie żłobione. Taką, co mam na przykład tutaj, ona jest takie jakby kropeczki. Mam tam taką właśnie w takie paski. Ich nie ma, no więc wzięłam taką, bo wcześniej moja mama w ogóle kupiła sobie też kwiatka i tę doniczkę. I ona tak bardzo ładnie wygląda, więc pomyślałam, no dobra, spróbuję. No ładnie wygląda, więc wydaje mi się, że tutaj też będzie fajnie wyglądała. Wolałabym białą, bo tutaj po prostu dobrze wyglądają, mam wrażenie, białe rzeczy. One tak rozświetlają po prostu ten pokój, dlatego że nie jest jakiś bardzo ciemny, ale no, ja mam wrażenie, że właśnie zawsze to tak jakoś ładnie wygląda. I słuchajcie, oddałam. Co to? Coś tu też kupiłam fajnego? A, no tak, bo byłam w Haimie. I oddałam tę koszulkę, którą wam ostatnio tutaj pokazywałam, taka jasno niebieska, bo stwierdziłam, że po pierwsze mam inne, o które chętniej sięgam i prawdopodobnie jak będę chciała coś założyć, to prędzej sięgnę po te, które mam, znam i lubię, niż po tamtą. Stwierdziłam, że to też jest ryzyko właśnie po praniu, co się z nią stanie. Wiesz, pisaliście mi, dostałam dużo wiadomości, że macie te koszulki i one po praniu są ok, nigdzie się tam za bardzo nie kurczą, niektóre może troszeczkę, no ale właśnie pomyślałam, to jest jednak ryzyko, ona jest taka cienka, więc pomyślałam, nie. Nie chcę zatrzymywać takich rzeczy, wiecie, więc po prostu ją oddałam i przy okazji kupiłam te dobrej wielkości ręczniki, więc już teraz mam te właśnie do rąk, zaraz pójdę, znaczy wrzucę je tam też do prania. Kupiłam dwa, bo teraz mam, wiecie, bardzo dużo tych dużych ręczników, a że ja lubię mieć komplety, no to znaczy kupiłam sobie też od razu właśnie dwa takie, które wiszą jako ręczniki do rąk i na ten moment już myślę, że jestem zatowarowana, już nie potrzebuję żadnych innych. Te są najpiękniejsze, najbardziej mi się podobają, więc tak, myślę, że na jakiś czas mi wystarczą. Zobaczymy, jak one się będą zachowywać w świecie.
co się będzie z nimi działo, chociaż na razie jestem z nich bardzo zadowolona, wiecie, po praniu są ok, także nie narzekam i dlatego też się na nie zdecydowałam i tak jak mówię, ja już żadnych innych nie potrzebuję, już mnie nie korci, nie kusi. Wiem, że w Primarku są dobre ręczniki, jeżeli szukacie i chcecie, tam są też różne kolory, chociaż ciężko trafić też na rozmiar, bo bywa tak, że one są po prostu na przykład wyprzedane i zostają jakieś tam pojedyncze sztuki, więc w zależności od tego, jaki rozmiar chcecie, niekoniecznie będzie w tym samym kolorze, wiecie, we wszystkich rozmiarach. Ale ogólnie są dobre, tylko że tak jak mówię, mnie już nie kusi, ja już znalazłam swoje w wymarzonym, ulubionym kolorze, więc nie potrzebuję nic innego. I słuchajcie, kupiłam sobie też jeszcze takie dwie spinki w H&M-ie, jedną taką różową, jedną taką w kolorze takiej oliwki, trochę kaki, coś takiego, bo słuchajcie, one są bardzo fajne i jak szukacie, jak lubicie takie spinki, ja lubię sobie właśnie spiąć włosy, jak one właśnie kręcone są, powiedzmy pokręcone, to one tak zajmują trochę więcej miejsca po prostu, więc takie spinki mi się super sprawdzają. A dlaczego ja Wam je polecam? Dlatego, że one mają zabezpieczenie tutaj z tej strony i z tej drugiej strony. No nie wiem, czy tutaj będzie to widać akurat. W każdym razie, że ten bolec tutaj nie wychodzi. A z tych, które mam na przykład, które kupiłam w Rossmanie, czy gdzieś tam w Superfarmie, takie... No takie albo czarne, albo takie brązowe, jakby a la szylkretowe, coś takiego, to mi często ten bolec po prostu wychodzi, bo on nie ma zabezpieczenia z jednej strony i te są o wiele lepsze po prostu pod tym kątem. W ogóle są pokryte taką, nie gumą, bo to nie jest takie gumowe, ale są takie jakby matowe. Bardzo fajne są te spinki, powiem Wam, już mam właśnie jedną, dlatego kupiłam sobie na zapas, bo mówię, jakby przestali je produkować, to będę miała, a ja często, tak jak mówię, takich używam. I to wszystko, także to nie były jakieś wielkie, szalone zakupy tak naprawdę. Myślałam, że coś więcej sobie kupiłam, ale nie. Także, znaczy kupiłam kosmetyki, ale o tym nie dziś. Także zaraz, słuchajcie, zabieram się za sprzątanie tutaj. Aha, jeszcze na dzisiaj sobie zaplanowałam, żeby posprzątać łazienkę. Znaczy tam, wiecie, umyć umywalkę, wannę i takie tam po prostu takie cotygodniowe sprzątanie zrobić. Ale, że tak jak mówię, nie planuję na dzisiaj nic, tylko odpoczywać i cieszyć się wolnym dniem. I w ogóle dostałam od Magdy kubek taki ze Starbucksa z Florencji i on jest taki ładny, wiecie, może ja go przyniosę i Wam pokażę, bo on jest taki ładny, w ogóle to jest nowość, bo one wyszły całkiem niedawno, bo do tej pory chyba z Włoch, z czterech miejsc można mieć te kubki, ja w żadnym nie widziałam, jak byłam, nawet jak byłam w Mediolanie w Starbucksie, tam w ogóle nie było tych kubków. Ale ładnie jest akurat, więc no nie wiem, jakbym kiedyś miała okazję, to z Mediolanu całkiem chętnie. W każdym razie chyba Mediolan, Rzym, Turyn? I nie pamiętam już, co tam jeszcze. Nie wiem. No w sumie jakby ciężko tam o kubki jednak. Te ze Starbucksa teraz wyszły trzy nowe. Florencja, Verona i Bergamo. O. No więc... Akurat byłam w tych miejscach, ale może kiedyś będzie okazja w takim razie, to się przejadę i zobaczę, czy będą. Ale właśnie ten z Florencji jest taki ładny, powiem Wam, no już Wam pokazuję. Umyłam sobie go dzisiaj już, żeby z niego korzystać. Tak wygląda. Jest piękny, bo w ogóle taki trochę nietypowy. On ma takie kolory, niby takie typowe, ale połączenie tego błękitu i fioletu jest takie wyjątkowe, mam wrażenie. No takich kolorów to jeszcze nie widziałam. I wiecie, co mnie urzeka? Po prostu te małe detale tutaj, jakieś te domki. O, tutaj pięknie wygląda ten most złotników. I te cyprysy, tutaj jakieś właśnie winko. To są takie małe detale, ale one tak pięknie wyglądają i bardzo mi się, o, tutaj... Bardzo mi się podobają. No i ładny ten kubek, jest taki naprawdę zupełnie inny. I mega się cieszę, bardzo przepiękny. Pięknie to wygląda. Także... No, mam nowy kubek z Florencji. I co? No to zabieram się chyba za skręcanie. Już sobie właśnie też ładuję tą ładowarkę. Do tego... Taką wkrętarkę, o, taką małą wkrętarkę z IKEA mam, to też sobie ją ładuję. To Wam pokażę tutaj od razu, jaki ja mam plan na to wszystko, także dobrze, idziemy. A zatem, tutaj leżą rzeczy, ostatnio właśnie czegoś szukałam, więc są rozgrzebane, ale coś tam musiałam znaleźć właśnie i wysłać, także mam tutaj te pudła, których jeszcze nie, no nie wrzuciłam na szafę tak naprawdę, tam gdzie ich miejsce, więc one sobie tutaj leżą, a tutaj, proszę bardzo, kupiłam sobie... regał. On się nazywa Kallax, bardzo znany. On jest taki fajny, bez
bez tyłu jakby, więc jest dwustronny. Fajnie by było, jakby na przykład gdzieś stał, gdzie z dwóch stron można byłoby tam po coś sięgać, ale mój plan, słuchajcie, jest taki, że ten regał, tutaj odsunę trochę ten stół i ten regał stanie tutaj za szafą, za kanapą. Tutaj w tym miejscu ja to wszystko odsunę i będzie, on będzie trochę niżej właśnie, więc będzie sobie tutaj stał. Będą ładnie wyglądały książki, które tutaj położę, które mi się nie mieszczą gdzie indziej, więc będą tutaj książki i na tym właśnie będą kwiaty, bo teraz na razie chwilowo właśnie leżą tutaj na stole. Patrzcie, jaki ładny listek. Właśnie tutaj na stole i ja je sobie właśnie postawię na tej komodzie, czy tam na tym regale małym, a stół będzie tutaj właśnie trochę odsunięty, tak jak był wcześniej. Także taki mam plan, plus chwilowo jeszcze wymyśliłam sobie, że kupiłam też taki pojemnik i w tym pojemniku, w jednej z tych części, bo on ma takie, o, cztery przegrody. No, znacie pewnie Kallax, bo to mega, mega znane Wika. I wzięłam tym razem w ogóle wersję biały połysk, coś takiego, także trochę inne to będzie niż to, co mam, ale ładnie wyglądał ten z połyskiem, więc myślałam, dobra, wezmę tak. I tak tego nie będzie za bardzo widać. W każdym razie plan mam taki, że w tym pudle, właśnie w jednej z tych czterech części, włożę sobie jakieś takie rzeczy właśnie z tych, które mam na sprzedaż, jakieś takie, wiecie, żebym miała je pod ręką, albo te, które jeszcze nie są fotografowane, żebym po prostu miała je pod ręką i mogła się szybko do nich dostać po prostu, więc wymyśliłam, że no tak jak mówię, też nie wszystko mi się mieści gdzieś tam na tą szafę, a nie chcę tego kłaść gdzie indziej, więc pomyślałam, że to akurat na chwilę, na jakiś czas może właśnie być w tym pudle, a potem jak mi przyjdzie więcej książek, czy właśnie się pozbędę tych rzeczy, to będę mogła też się tego pozbyć i będą tylko książki. Taki jest plan na to, ale zobaczymy. To jest też całkiem duży regał, więc może na jakiś czas coś tam innego będę mogła sobie położyć, coś co potrzebuję, także słuchajcie, zabieram się w takim razie za składanie tego regału. Jestem bardzo podekscytowana. Naprawdę. Bo ja to uwielbiam, takie rzeczy. Uwielbiam nowe mebelki. Nowe miejsce do przechowywania. Po prostu bardzo lubię, także zobaczymy. No mam nadzieję, że to będzie fajne. Jak nie, to będę odwozić do IKEA. Ale mam nadzieję, że to był dobry pomysł, że fajnie to wymyśliłam. No na razie to tak wygląda. Tutaj trochę pudła leżą na razie tak, ale no zaraz zobaczymy, jak to będzie. Regał złożony, doniczka, ta osłonka do oddania, bo jest za mała niestety, myślałam, że będzie dobra, jest za mała, a to są właśnie takie, jakie bym chciała kupić, ale tych już nie ma niestety, więc też nie wiem. No nic, o to mi właśnie chodziło, żebym tutaj mogła sobie postawić kwiatki, mój świecznik z sobą, jakieś zdjęcia, które mam. Właśnie chciałam, żeby to tak stało, bo tak to wcześniej stało na stole, a stół to myślę nie jest miejsce na to. W ogóle bardzo się zastanawiam, czy mi ten stół potrzebny jest. No i tu jest, proszę ja was, regał. Zobaczcie, jakie ma duże te półki. I myślę, że tutaj dwa rzędy książek się zmieszczą w ogóle, więc trochę tego miejsca jest. No, słuchajcie, nie wiem, czy do końca o to mi chodziło. To znaczy o to, ale myślałam, że będzie jakoś inaczej to wyglądało chyba. Nie wiem, co sobie myślałam. Więc trochę to tak na próbę, myślę, zrobiłam teraz. I zobaczymy, no trochę tak to pobędzie. I zobaczymy, czy mi to będzie potrzebne, czy nie. Jak nie, to się pozbędę, ale chyba chciałabym, no bo mówię, bo tak to wcześniej te kwiatki stały tutaj na stole, nie mam gdzie indziej ich kłaść. Chciałam ogólnie, myślałam właśnie, żeby ewentualnie zamówić taki wysoki regał, takie, teraz można znaleźć połączenie drewna i na przykład takiego czarnego metalu i one są różne i pomyślałam, że na takiej, wiecie, na różnej wysokości miałyby półki, więc bym postawiła i kwiaty, i książki i żeby to było takie właśnie wysokie, żeby tak ładnie oddzieliło tutaj na przykład, albo było tłem fajnym dla kanapy.
Ale w końcu postawiłam jednak na coś białego. Pomyślałam, że jak tutaj coś postawię, to jednak ciemno będzie w tym pokoju. Tutaj przynajmniej jeszcze w tej części kuchennej. No więc stwierdziłam, że lepiej coś niskiego i zobaczę, jak mi się sprawdzi. Jak przesunęłam też stół do tego regału tutaj, to też spoko to wyglądało. Po prostu jest takie jakby przedłużenie. A tutaj też myślę, że nie będę potrzebowała też dostępu mieć jakby na bieżąco, tylko jak coś tam będę chciała, więc spokojnie można będzie to przesunąć. No i tak. Więc teraz sobie tutaj ułożę książki, rozpakuję właśnie o ten pojemnik i tutaj jakieś rzeczy też pochowam sobie, tak jak mówię, i będę miała też pod ręką bardziej. No i zobaczymy, jak mi się to będzie sprawdzać. No myślę, tak inaczej to widziałam. Przyznam wam szczerze, że trochę inaczej to widziałam, ale mi się też bardzo podobają właśnie takie regały, takie różne są komody, albo dłuższe, albo no różne. Są też w IKEA właśnie takie długie, które właśnie stoją za kanapą. Więc to mi się też właśnie bardzo podoba, bo tutaj, no mówię, to takie fajne tło się robi i można tutaj właśnie postawić kwiatki. Tej doniczki żałuję. No nie chce mi się jeździć w kółko do tej IKEA, ale przyznam, że przy okazji, tam 100 dni jest chyba na oddanie, więc jak będę przy okazji, to wymienię tę doniczkę na jakąś inną, a tak na razie tak to będzie, no ale już przynajmniej stoją tutaj kwiatki blisko, także no, o to mi właśnie chodziło. A jak mi się to sprawdzi, to zobaczymy. Jakby to zawsze mogę też gdzieś to przestawić w inny kąt mieszkania, jakby co, więc no, zobaczymy. Także na razie sobie tutaj pakuję do tego regału rzeczy. Jak pięknie wszystko się mieści. Zobaczcie, ile ja tu jeszcze mam miejsca na książki. No, bo tutaj można dwa rzędy książek zrobić i ewentualnie położyć je w drugą stronę i do samej góry układać. I mam tutaj takie cztery, także fajnie. Trochę więcej miejsca będzie tak w zapasie, bo nie planuję na razie tego zapełniać, ale jakbym potrzebowała, to tak. I powiem wam, że no tutaj oczywiście uszkodziłam przy robieniu, bo mi nie chciało wejść, więc waliłam młotkiem. No i ty na przykład tak się stało z jednej i z drugiej strony, także nieważne jak to postawię, i tak widać. No więc tak, ale cieszę się, bo fajnie to wygląda. No, także mam tu jeszcze nawet miejsce. Coś innego tutaj sobie pochowam właśnie. Albo na razie zostawię, żeby nie było wrażenia bałaganu, więc raczej coś w pudełku niż nie, ale no zobaczę, co tutaj będę potrzebowała sobie schować. I fajnie, ale ładnie od razu, no. Cały dzień zleciał. Ja musiałam sobie w międzyczasie zrobić drzemkę, bo musiałam odespać trochę noc, bo się rano nie wyspałam. A potem to już nic mi się nie chciało. Znaczy nie, no umyłam sobie, posprzątałam tutaj łazienkę ogólnie w międzyczasie, ale coś tam sobie oglądałam, leżałam. I nic nie zrobiłam totalnie potem już. A teraz przychodzę zmyć makijaż, idę się kąpać i będę szła spać. Bo w ogóle głowa mnie rozbolała też, więc niestety. Ale pomyślałam, że zanim to, słuchajcie, nie dotykałam, nie poprawiałam w ogóle makijażu, a na sobie dzisiaj mam, dobra, tutaj mam noski od okularu, więc to gorzej wygląda, ale na sobie mam ten krem, podkład BB Beauty. Lekki, tam jakiś fluid czy coś, no ja na to mówię krem BB, ten z Biedronki, takie zielonkawo turkusowe opakowanie z napisem. No i słuchajcie, tak właśnie wygląda po całym dniu praktycznie, gdzie jak skręcałam ten regał, to było mi strasznie gorąco i się spociłam. Tak jak mówię, zrobiłam sobie drzemkę, trochę tutaj sprzątałam w łazience i tak wygląda po całym dniu, więc naprawdę myślę, że bardzo ładnie, bardzo mi się podoba i uważam, że to jest super produkt. I zachwalam wam go za każdym razem, jak używam. Więc jakby ja już to mówiłam, że jest fajny, ale naprawdę jest fajny. I myślę, że jak wiecie, pozużywam to, co mam. Mam dużo różnych fajnych. Jakieś kremy BB też. Ale jak sobie zużyję właśnie większość tych, które mam, to na pewno kupię sobie kolejne opakowanie. Ja mam kolor 00 porcelain, czy porcelanowy, czy coś takiego. 00. I wydawało mi się, że potrzebowałabym, słuchajcie, ciemniejszy po tym, jak się opaliłam, ale powiem wam, że ja go używam cały czas. Czy jak na przykład użyję sobie samoopalacza, czy jak nie użyję, to ja mam wrażenie, że ten kolor tak ładnie się dopasowuje, tak ładnie wygląda, że nie ma potrzeby chyba kupować ciemniejszego. Tak z ciekawości może sobie kiedyś go zobaczę, jak on wygląda.
wiecie, jak będę się interesowała i będę kupować. Natomiast ten 00 też jest bardzo fajny i dopasowuje się i nie jest wcale jakiś bardzo jasny. Bardzo ładny jest ten kolor. Także dobra, zmywam makijaż. Nakładam żel, idę pod prysznic i może jeszcze się na chwilę odezwę do Was, bo pomyślałam, że może nałożę sobie jeszcze maseczkę, jeszcze chwilę, wiecie, posiedzę, coś tam sobie włączę, obejrzę i zrobię sobie maseczkę. I Wam potem pokażę, którą, bo tutaj nie mam, dziś schowałam, także idę się kąpać, zaraz wracam. Maska, którą będę nakładać, to jest Coco Wow z Hello Body French Pink Clay Mattifying Face Mask. No, mam nadzieję, że ona będzie taka bardziej oczyszczająca niż matująca, ale zobaczymy. Fajny ma różowy kolor. Jak to się spisze. Pachnie bardzo delikatnie. Ja tak delikatnie wyczuwam, że jakiś zapach tak jakby ala budyniu. Coś takiego, ale bardzo delikatnie. No dobra, taka kremowa się fajna wydaje. Bardzo przyjemna. No. Lubię takie. No, także zaraz sobie nałożę maskę, zobaczę, ile tutaj trzeba by ją trzymać. O, bardzo przyjemna. No to się wiecie, łatwo nakłada. Nie ma problemu, jak przy tych niektórych. Słuchajcie, powiem Wam, że już mam takie długie włosy, mam wrażenie. Ja też od, no, nie wiem, nie pamiętam, kiedy je ostatnio prostowałam, ale to było dawno temu. Więc teraz cały czas mam takie jakby pokręcone i one już są długie, a wiadomo, że jakbym, wiecie, je wyprostowała, no to byłyby dłuższe i to wrażenie byłoby trochę lepsze. Nie mam pojęcia, kiedy pójdę do fryzjera, bo nie mam pojęcia, czy akurat to, kiedy ja mogę być w Łodzi, zgra się z tym, wiecie, czy akurat fryzjer będzie, więc no słabo to wygląda. Aż przez chwilę miałam taki moment i tak się zastanawiałam, kurde, może pójdę do drogerii, kupię sobie farbę do włosów i ufarbuję je naprawdę, bo ja już mam wrażenie, że zbliżam się do takiego momentu, jak podczas pandemii, jak był lockdown i nie można było iść do fryzjera. To też trwało przecież kilka miesięcy. I ja mam wrażenie, że ja się tak powoli zbliżam do tego momentu, bardzo przypadkowo i nieświadomie, bo nie planowałam takiej przerwy. No, nie chcę iść do kogoś innego tutaj, nie wiem, w Warszawie, czy nawet w Łodzi, no bo wiecie, jak już uzyskałam taki fajny blond i mój fryzjer zna moje włosy i wie, jak one się zachowują i one nie są zniszczone, no to żeby naprawdę też rozjaśniane włosy, wiecie, do takiego momentu zapuścić, to myślę, że naprawdę to też nie jest takie bardzo łatwe, no bo one się gdzieś tam na przykład właśnie wykruszają, są jakieś suche, słabe, więc no ja naprawdę jestem zadowolona, w jakim momencie jestem. Słuchajcie, tutaj mam tą moją ranę, także to się tak trochę zasklepiło, ale jeszcze naklejam sobie plaster, bo dzisiaj naruszyłam to i znowu krew się polała, także tak, trzeba uważać. I co? No, i chcę iść do swojego fryzjera, a nie tam do jakiegoś innego, wiecie, próbować, no i tak czekam. Tak jakoś głupio wyszło, no ale co zrobić? 7-10 minut trzymać. Dobrze. 1-3 razy w tygodniu. Okej. Okay. O, grubą warstwę powinnam nałożyć, no nie wiem, czy to jest wystarczająco gruba, zobaczymy. Jeszcze w ogóle ja to tak bardzo na czuja nakładam, co ja tutaj widzę w podglądzie. Także, zobaczymy. Dobra. A no i właśnie, widzimy się znowu w tym niezbyt najładniejszym czepku, ale tak właśnie jest, jak wydobywa się skręt włosów. No ja używam tych koszulek i tak to wygląda i powiem Wam, że też mi się nie chce, ale niestety właśnie z tymi falowanymi włosami jest tak, że albo je muszę wyprostować, bo tak to są takim sianem i powyginane, trochę pofalowane, trochę nie, trochę to wygląda tak po prostu byle jak. Więc albo trzeba je wyprostować, albo trzeba poświęcić ten czas po prostu wieczorem, w trakcie też już mycia włosów, trzeba o tym pomyśleć, bo tak jak Wam mówiłam, odżywkę rozczesuję pod prysznicem i potem już nie rozczesuję włosów, potem nakładam taki żel, taką piankę. Więc trzeba albo o to zadbać, wiecie, wieczorem przy myciu głowy, albo ewentualnie poświęcić to czas rano. Więc jakby żadna z opcji nie jest dla mnie wygodna, bo wiecie, bo mi się nie chce, bo ja jestem z tych, żeby naprawdę minimalizować jakieś takie rzeczy, które trzeba zrobić. I bardzo jestem w sumie ciekawa i się zastanawiam, co mogłabym zrobić takiego, co mi się spodoba, a sprawiłoby, że nie muszę się za bardzo nad tymi włosami gdzieś tam skupiać, nie? Że nie muszę poświęcać im czasu właśnie codziennie, tak jak, nie wiem, chcę zrobić makijaż,
bo chcę, no to tak samo właśnie potem trzeba ułożyć włosy, więc co tu zrobić, żeby to było takie... Ta fryzura jest o tyle dla mnie wygodna, że po prostu wiecie, poświęcę na to czas wieczorem i rano już nic nie muszę, one dosychają, po prostu są jakie są, ewentualnie tam spinką zepnę, jak mi lecą gdzieś tam do przodu za bardzo i to wszystko, a tak trzeba ewentualnie je prostować, no, więc to takie dylematy jeszcze na wieczór. Ja słuchajcie, uciekam w takim razie. Potrzymam chwilę tę maseczkę. Powiem wam, że nic nie czuję. W sensie bardziej czuję, że jest kremowa, jakaś taka nawilżająca, a nie żeby gdzieś przesuszała, żebym czuła, nie wiem, mrowienie na przykład, czy coś, nic takiego. Także, nie wiem, no może to fajnie, akurat fajnie, że nie podrażnia, więc to na plus. Dobrze, no to co, słuchajcie, uciekam w takim razie. Widzimy się pewnie dla mnie jutro. No i co, i życzę wam miłego dnia w takim razie. I do zobaczenia.